Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku Tori zadecyduje o tym, jakiego skina będę musiał kupić w Brawl Stars. Ale oczywiście zanim to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu skin, a ja przypnę wam serduszko. Ale oczywiście zanim Tori zadecyduje o tym, jakiego skina będę musiał kupić, to zapraszam was również na jego kanał, ponieważ również nagrywa on filmy o Brawl Stars, także link do jego kanału macie w opisie. No a teraz myślę, że już nie ma co przedłużać i teraz przywita się z wami właśnie Tori. Tutaj Tori, witam wszystkich widzów trzeciego. Siemaneczko, ziomeczki. I dzisiaj zostałem tutaj zaproszony w specjalnym celu. Wybierzemy skinka, którego trzeci będzie musiał kupić w Brawl Stars. Mam takich kilka skinów, o których już myślałem, żeby on sobie je kupił i zaraz wam je przedstawię. Ale zanim zdecydujemy, jakiego skina on ma zakupić, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem dla trzeciego, koniecznie tutaj lajkujcie. I możecie mu też zostawić subika na właśnie jego kanale, bo nagrywa Brawla, stara się chłopak, więc możemy walnąć mu tego suba. No i co, ja tutaj mam zapisane, więc pozwólcie, że sobie spojrzę na telefon, żebym nikogo nie przegapił, jakie skiny już tak wstępnie wybrałem, które chciałbym, żeby kupił. I może też wybierzecie razem ze mną, kogo on ma wziąć. Aż piec do pizzy, to jest taka pierwsza opcja, bo ten skinek jest giga fajny. No taki jedzonkowy, nie? I śmiesznie wygląda, ja go mam akurat, bardzo ładny jest. Złota na Kobi, też ją mam, mój ulubiony skinek Dobi chyba w sumie. Więc ją tutaj też, no wyróżni, na pewno się nad nią zastanawiam. Cesarzowa Bonnie, ostatnio też akurat ją sobie kupiłem, więc kolejny skinek, którego też mam. Ale mamy oprócz tego w tym gronie, którego wybrałem, Samuraja Jina. I to jest mocno ciekawy skin. Jego, jako nielicznego z tych, które wam tutaj powiem, nie mam odblokowanego. Więc nad nim się tym bardziej mocno zastanawiam. Jest też Tara Uliczny Ninja. No właśnie, Tara Uliczny Ninja, nie wiem jak to u niego stoi ze skinkami do Tary, ale no to jest też taki jeden z lepszych skinków do Tary. I ciężko mi jest jednego z nich wybrać. Napiszcie teraz szybko w komentarzu, którego wy byście wybrali, a ja zdecydowałem, no bo jednego z nich wybrać musiałem. Choć było ciężko jednego tylko wybrać, wolałbym wszystkie, żeby kupił. Ale jak jednego, to kupuj stary Jina. Bo tak jak mówiłem, ten Samurai Jin to jest jedyny skinek z tych, którego ja nie mam odblokowanego, więc ty go będziesz miał. Dlatego no, życzę miłego kupowania, pozdro widzowie. A więc no, jak widzieliście i jak słyszeliście, Tori zadecydował, abym kupił skina do Jina, a mianowicie skina Ciemny Samurai Jin. Także słuchajcie, oczywiście przechodzę sobie do wyboru zadymiarzy, zjeżdżam sobie oczywiście na dół do Jina. No jak widzicie, właśnie tutaj jest już Jin, więc klikam sobie w niego. Jak widzicie, do Jina mam aktualnie tylko jednego skina, a mianowicie skina Piracki Jin. No i teraz słuchajcie, pora kupić kolejnego skina do Jina, czyli skina, którego właśnie chciał Tori, żebym kupił. Także słuchajcie, klikam oczywiście tutaj, mamy Ciemnego Samuraja Jina, tak się ten skin prezentuje, także myślę, że mogę sobie tutaj go kupić, więc potwierdzamy zakup, wydaje 5000 błyskotek i jak widzicie, w tym momencie właśnie Ciemny Samuraj Jin jest tutaj przed nami i mam już go kupionego, także bardzo fajnie. Oczywiście klikam sobie dalej, mamy również oprócz tego taką oto ikonę gracza i emotkę. A więc jak widzicie, ja już tego skina wybrałem, także pora oczywiście go przetestować, a więc widzimy się w grze. Ok, więc jak widzicie, moja pierwsza gra tym oto skinem już wystartowała. No i słuchajcie, problem jest jedynie taki, że aktualnie jak widzicie, mamy mapę Wzburzona Pieczara i niestety ta mapa jest słaba na Jina. Ale słuchajcie, jak widzicie, co ciekawe, tam też mamy Jina, ale z innym skinem. Tutaj też muszę uważać, bo mamy tutaj samo. Ok, już tutaj pierwsze strzały tym skinem zadaje obrażenia pierwsze i po raz pierwszy strzelam. I myślę, że możemy sobie zaraz może użyć nawet ulta. Chociaż nie wiem, czy będzie sens, bo może uda mi się pokonać tego sama bez ulta. I okej, udało się. Mamy tutaj pierwszą osobę pokonaną tym skinem. Mamy również pierwszego Perkupsa. Po lewej stronie mamy Charlie, tutaj trzeba będzie na pewno na nią uważać i ogólnie tutaj trzeba będzie uważać, bo no Jin nie jest dobrym zadymiarzem na tą mapę, to na pewno. Ale słuchajcie, postarałem się tutaj zająć pierwsze miejsce, bo jak widzicie, jest całkiem blisko. Mamy też tutaj Bulla właśnie, tutaj jest mapa na postaci na blisko i zostało oprócz mnie tylko Charlie i w tym momencie ona mnie tak jakby zatrzymała w miejscu. Także słuchajcie, okej, dobra, już jestem, zbieram sobie słuchajcie perkupsy i myślę, że jak będę miał jeszcze te kilka perkupsów, to uda mi się wygrać, słuchajcie. Ta Charlie mnie też atakuje, ja się tutaj słuchajcie postaram jeszcze zebrać kolejnego perkupsa, żeby tutaj no na pewno mieć to pierwsze miejsce, chociaż słuchajcie, nie, bo tutaj oprócz mnie nie zostało tylko Charlie, ja myślę, że słuchajcie, zostało tylko Charlie, a tutaj jeszcze mamy dwie osoby oprócz mnie, dobra, to słuchajcie, tym bardziej trzeba się tutaj postarać, bo myślałem, że została tylko Charlie, więc tutaj ciekawe, kto jeszcze został, zobaczmy, może tutaj ktoś jest w tych krzakach, jest to bardzo prawdopodobne, okej, ta Charlie, a nie, ja pokonałem tak jakby Charlie, ciekawe, nie wiem czemu tak się pokazało, ale dobra, w takim razie ktoś jeszcze na pewno został i w tym momencie mamy już wielkie starcie, no i pytanie, jaki to jest zadymiarz, trzeba tutaj na pewno uważać, bo tak naprawdę on może być wszędzie w tych krzakach, okej, no i cały czas nie wiem, gdzie może być ta osoba, okej, mamy tam Elprima, jak widzicie, i być może użyję na niego, słuchajcie, ulta, ale to na razie poczekaj, bo teraz on jakoś mi uciekł za ścianą. Okej, jest on tam na górze.
Mam oczywiście wielkie starcie, no i teraz pytanie, kto wygra. Czy wygram ja, czy może jednak El Primo? No, El Primo ma tutaj na pewno no lepszą, że tak powiem, sytuację, ponieważ jest to zadymiarz dużo lepszy na tą mapę. Ale oczywiście ja też mam całkiem sporo parkubsów, co powinno mi pomóc w wygraniu. Ten El Primo gdzieś teraz tam jest na górze. Okej, dobra. Proszę bardzo, jest tam cały czas w tym rogu i cały czas tam jest. Dobra, więc słuchajcie, strzelam sobie, użyj nawet, słuchajcie, ulta. Mamy po raz pierwszy ulta użytego i mamy też zwycięstwo. No i za taką dobrą grę mamy tutaj również do otworzenia stardropy. W takim razie pierwszy stardrop, zobaczmy co tutaj będzie. I mamy tutaj niestety rzadkiego stardropa, a w nim monety, ale oczywiście to jeszcze nie jest ostatni stardrop. Kolejny stardrop i znowu niestety rzadki stardrop. I tym razem mamy również 50 monet. A więc skoro tak dobrze poszło, no to pora zagrać tym skinem kolejną grę. A więc właśnie już w tej kolejnej grze jestem, więc jak widzicie, jestem właśnie tutaj skinem ciemny Samurai Jin. No i zobaczymy jak tutaj pójdzie teraz, bo słuchajcie, poprzedniej gierce zajmę pierwsze miejsce, co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem, jak na to, że gramy na takiej mapie, bo jest to mapa, no, totalnie nie na Jina. Więc słuchajcie, no zobaczymy jak tutaj będzie tym razem. Myślę, że już pierwszego miejsca mi się nie uda zająć, ale oczywiście będę się starał. Teraz Frank mnie zamroził, ale tam mamy, jak widzicie, Rose, która już całkiem sporo obrażeń dostała, ale jakoś jej się udało przeżyć. Minusem jest też to, że nie mam aktualnie w tej gierce żadnego Percubesa. No i tutaj tak naprawdę żadnych skrzynek nie widzę. 6 osób zostało, więc 5 oprócz mnie. Teraz już 4 osoby oprócz mnie. No i tutaj postaram się poszukać jakichś skrzynek, bo one by mi się naprawdę bardzo przydały, więc zobaczmy. No może gdzieś tutaj będą jakieś skrzynki. No nie, no nie ma tutaj nigdzie tych skrzynek. No i tutaj myślę, że no będzie tym bardziej duży problem w tej gierce z zajęciem jakiegoś dobrego miejsca, bo nie mam Percubesów i to tak w ogóle, więc okej, tam mamy Miko, który właśnie mnie atakuje. No i słuchajcie, może być lekki problem. Użyję sobie gadżetu, okej, odepchnąłem go jakoś i udało mi się jakoś tutaj jeszcze przeżyć. I fajnie byłoby tego Miko, słuchajcie, pokonać, bo został ten Miko, ja i zapewne jakaś Rosa, tak mi się wydaje. Tutaj tego Miko naprawdę myślę, że jestem w stanie pokonać bez problemu. I teraz on używa ulta niestety i to może być mój koniec. To może być mój koniec, tutaj idzie właśnie ta Rosa, słuchajcie. Tu idzie ta Rosa i to może być teraz problem. I mamy drugie miejsce, okej, dobra, bardzo fajnie. A więc skoro, słuchajcie, na razie idzie tak, no, naprawdę bardzo dobrze, no to gram oczywiście dalej. Drugie miejsce przed chwilą zająłem. W pierwszej gierce pierwsze miejsce, więc cały czas naprawdę idzie, no, mega dobrze. Jak na to, że właśnie, no, nie oszukujmy się, ale Jin, no, nie jest dobrym zadymiarzem na tą mapę, także słuchajcie, naprawdę idzie bardzo dobrze. Tam mamy, jak widzicie, Tarę i fajnie byłoby sobie, słuchajcie, to nabić ulta, bo on się może jakoś przydać. Co prawda na razie tego ulta użyłem tylko raz na tym El Primo w pierwszej gierce, ale zawsze warto ulta mieć nabitego. Tam mamy, jak widzicie, Shelly, ona nie ma jakoś dużo życia w tym momencie, ale no dobra, ona jakoś sobie tutaj uciekła i chowa się za tym murem, za tą ścianą, także tutaj jej się raczej w tym momencie pokonać no nie uda i myślę, że w ogóle mi się jej pokonać nie uda. Prędzej to ona pokona mnie, ale oczywiście zobaczymy, bo w dzisiejszym odcinku idzie naprawdę tym skinem bardzo dobrze. Ale zobaczymy jak będzie oczywiście dalej. Dobra, mam jednego Percubesa tylko, więc mam chociażby jednego. Dobra, tam mamy Tarę, ona już szykuje ulta na mnie, ale na spokojnie, tutaj ona teraz mi tym ultem za bardzo nic nie zrobi. No i tutaj teraz jestem w takim trochę miejscu niezbyt dobrym, ponieważ tutaj ktoś może być z krzaków, na dole jest Tatara i tutaj jest to takie miejsce, no, niezbyt dobre. Tatara cały czas szykuje tego ulta na mnie, no ja ulta nie mam nawet nabitego. Tutaj raczej nikogo nie ma, okej, ale tam jest Karl, który już tutaj strzela, on ma 6 Percubesów aż, także on tutaj nawet ma dużą szansę na wygranie tej gry. Jak widzicie, ja pokonałem Tarę, 4 osoby zostały, już 3, więc 2 oprócz mnie, czyli ta Shelly, Karl został pokonany, więc już ten Karl gry nie wygra i tam mamy właśnie Shelly. I teraz, no, chciałbym zająć drugie miejsce, bo na pierwsze miejsce to myślę, że już szans, szczerze mówiąc, nie mam, ale drugie miejsce byłoby jak najbardziej bardzo dobrym miejscem. Tylko teraz pytanie, gdzie są w ogóle ci przeciwnicy? Okej, mamy tam Broka, który już mnie atakuje i myślę, że tutaj niestety, ale będzie trzecie miejsce, aczkolwiek zobaczymy jak to tutaj wyjdzie. Ten Brok cały czas próbuje mnie zaatakować. Trochę mu się to udało, trochę mi obrażeń zadał, ale ja też, słuchajcie, teraz atakuję jego i mamy drugie miejsce, bardzo dobrze. Tutaj pierwszego miejsca, no, nie ma szans, ale bardzo dobrze. A więc, no, słuchajcie, pora na kolejną grę i jestem naprawdę w totalnym szoku, że idzie tak dobrze. Już tak naprawdę 3 gierki tym skinem zagrałem i cały czas idzie bardzo dobrze. 2 razy drugie miejsce,
miejsce, jeden raz pierwsze miejsce, więc to jest coś naprawdę niesamowitego, że na takiej mapie Jinem udaje mi się, słuchajcie, wygrywać właśnie i zajmować dobre miejsca, więc to jest no naprawdę coś bardzo mocnego. Teraz słuchajcie, fajny start, bo mam chociaż dwa Power Cubesy, ale no już teraz myślę, że aż tak dobrego miejsca jak do tej pory no nie uda mi się zająć, bo to jest aż dziwne, że tak dobrze mi idzie, ale oczywiście ja nie narzekam, bardzo fajnie, że tak dobrze idzie. Mamy już w sumie 4 graczy w tym momencie nawet, więc 3 osoby oprócz mnie, już nawet mamy wielkie starcie, co jest grane? Został oprócz mnie tylko Edgar i no z Edgarem może być tutaj duży problem, on ma 9 Power Cubesów jak widzicie, on już tam idzie, no i tutaj raczej szans zbytnio nie mam, ale słuchajcie, trochę mu tych obrażeń zadaje, ale on skoczy ultem i wtedy już szans raczej nie będzie. Okej, odepchnąłem go jakoś, słuchajcie, jakoś go odepchnąłem, no i w sumie jakaś szansa tam jest, jakaś szansa jest jeszcze. Dobra, dostał ode mnie kolejne obrażenia, no teraz się tutaj on chowa za skrzynką i teraz muszę się w sumie podejrzeć, ja sobie tutaj poczekam, tylko on sobie w tym momencie ładuje ulta i to może być problemem, bo jak on sobie naładuje ulta, to raczej już szans wtedy miał nie będę. On, słuchajcie, tym ultem będzie na pewno próbował na mnie skoczyć i wtedy on z szansą ma całkiem spore, ale ja też mam gadżet, bo już raz on na mnie skoczył i jakby odepchnąłem go gadżetem, także okej, no i gdzie jest ten Edgar w tym momencie? Czy on jest tam nadal? Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie on teraz jest. Bo dobra, tutaj jest, od tyłu mnie tutaj podszedł i mamy drugie miejsce. Ale oczywiście znowu zająłem naprawdę bardzo dobre miejsce i mamy tutaj kolejne star dropy za tak jakby wygranie gry. Także oczywiście otwieramy i mamy tutaj znowu rzadkiego star dropa niestety. I mamy 10 kredytów w tym momencie do Draco. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Kolejny star drop i tutaj już mamy naprawdę bardzo dobrze. Epicki star drop, zobaczmy i epicki zostaje, więc uwaga co tutaj będzie. I mamy tutaj kolejne kredyty, tym razem aż 100 i również oczywiście są to kredyty do Draco. Także pora na kolejną grę. A więc jak widzicie, ja już właśnie w tej kolejnej grze jestem, no i słuchajcie, to już będzie ostatnia gra w dzisiejszym odcinku właśnie tym oto skinem, także zobaczymy jak tutaj na zakończenie pójdzie, bo do tej pory naprawdę to jest coś niesamowitego, cały czas zajmuję drugie miejsce, albo nawet i raz mi się udało zająć pierwsze miejsce w pierwszej gierce, także to jest coś naprawdę niesamowitego, idzie naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze, więc oby w tej gierce również bardzo dobrze poszło, żeby tutaj nie zepsuć tej dobrej pasy. Okej, tam mamy tego Leprimo i on, słuchajcie, no boję się trochę wyjść, ale dobrze, dobrze. Zadam sobie mu trochę obrażeń. Dobra, trochę już obrażeń ode mnie dostał. No i myślę, że uda mi się go w sumie pokonać. Okej, udało się właśnie w tym momencie go pokonać, więc bardzo fajnie. 8 osób zostało, więc tutaj już aż tak szybko na razie inni gracze nie giną, ale okej, na spokojnie, na spokojnie. Mam 2 Power Cubesy, pokonałem już El Primo. No i zobaczmy tutaj teraz w krzakach, czy ktoś gdzieś jest. Tutaj nikogo na razie nie widzę. Zobaczymy, może ktoś będzie tutaj ukryty. No chyba nie, chyba też nie. Okej, więc tutaj też nikogo nie mamy. 7 osób pozostało, także 6 graczy oprócz mnie i mamy tutaj, słuchajcie, w tym momencie El Primo. No klikałem gadżet, ale się nie użył. Ale no dobra, mamy tutaj 6 miejsce, ale mimo wszystko szło dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. A więc no tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, szło dzisiaj bardzo dobrze, ten El Primo mnie zaskoczył. Nie wiedziałem i nie spodziewałem się, że tam będzie ten El Primo. Także słuchajcie, no mówi się trudno i tak naprawdę szło dzisiaj bardzo, bardzo, ale to bardzo dobrze. Mamy tutaj też, jak widzicie, w Alei Pucharków kolejną nagrodę do odebrania, także słuchajcie, odbiorę sobie tą nagrodę, kolejne kredyty do Draco, więc okej, już sobie to odebrałem, całkiem sporo pucharków tym skinem sobie nabiłem, no i oczywiście bardzo dziękuję Toriemu za przyjęcie zaproszenia do tego odcinka, no i właśnie w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z dzwonkiem na moim kanale, a ja już nie przedłużam tego filmu, także to by było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!